Fundacja Poetariat prezentuje Kałkanki. Czyta Czarek Fafaj. Urszula Krajewska-Szelikowska. O sprawkach i psikusach Gałgana i Wisusa. Gdzieś tam w Polsce, w pewnej wiosce, w szarym domku tuż przy strudze, mieszkał kiedyś mały chłopiec, który strasznym był łobuzem. Zawadjacki był, wesoły. Czarne oczka wciąż się śmiały, lecz do figli był zbyt skory. Ten to rozrabiaka mały. Kiedy bawił się z kolegą, to często, niby przypadkiem, rzucał patykami w niego. Tak to było z tym gagatkiem. Jego grzeczna siostra miała często oczka zapłakane, bo braciszek ją obrażał. Takim to on był gałganem. Nieraz dzieci uciekały, kiedy na plac zabaw przyszedł. One pawić się nie chciały z największym we wsi urwisem. On wyganiał je z huśtawek, a maluchy przestraszone na pomoc wołały mamę, lecz śmiał się z nich Ancymonek. A gdy poszedł już do szkoły, wnet poznała pierwsza klasa Chwackiego, pełnego werwy, nicponia i ananasa. Robił ciągle śmieszne minki, wiercił się i kręcił w kółko. Ciągnął za włosy dziewczynki, takie z niego było ziółko. Tak mijały dni i lata, szalał wciąż nasz urwi poeć. Często mama oraz tata rozmawiali z panią w szkole. Ale czas dzieciństwa minął. A potem, nie uwierzycie, ten łobuziak i drapichrust odmienił się całkowicie. Teraz ma już lat 40. Z chłopca się zamienił w tatę. Opowiada swej córeczce, jakim to był absurdakiem. Jakie kary poniósł za to, za co nawet dostał lanie. Córka prosi często: tato, opowiedz o tym gałganie.